sobie dzisiaj o podróżowaniu, o wczasach, o odpoczynku na wczasach. Parę myśli mi się zebrało, więc postaram się to wszystko zebrać do kupy. Otóż wszyscy, wydaje mi się, większość z nas, duża część z nas doświadcza takiego pędu do poznawania, tak? Do podróżowania w nowe miejsca. Cały czas coś nowego. Jeden urlop gdzieś spędziłeś, tak? To już następny planujesz, gdzie by wyjechać znowu. Coraz dalsze, coraz bardziej egzotyczne miejsce. Miejsc jest bez liku, prawda? Wiadomo, że dostępność tego wszystkiego jest na wyciągnięcie ręki. Masz internet, mamy internet, patrzymy w to wszystko. To podbija nam po prostu nasze pragnienia bycia, poznawania nowych miejsc. Nie ma w tym nic w sumie złego, tylko ja pamiętam na przykład, jak byłem młody, podróż do Japonii, podróż do Australii, Nowej Zelandii. To było w ogóle coś nie do pomyślenia dla przeciętnego młodzieńca, niezamożnego, czyli nie będącego w jakimś tam programie naukowym, prawda, który jedzie do jakiegoś tam dalekiego miejsca na uniwersytet, na wymianę, czy coś takiego. Teraz natomiast każdy jest w stanie wsiąść w samolot, wziąć gimbala i nagrywać vlogi, łazić, zwiedzać. Dzisiaj jest w Japonii, jutro jest w Kanadzie, zwiedza Machu Picchu, później Nowa Zelandia, Wielki Kanion, tak? Ja bardzo dużo z żoną oglądam, bardzo lubimy oglądać wszelkie vlogi, kanały podróżniczo-kulinarne, anglojęzyczne i także polskie. Jest tego w internecie, na YouTubie bez liku. Często jest tak, że to są po prostu parki, chłopak, dziewczyna, mąż, żona podróżują, pokazują dane miejsca, specyfikę danego miejsca, co się tam je, jak się tam żyje. I niejednokrotnie oni nawet z tego żyją. Są kanały, które po prostu są jakby biznesem, tak? Jeżdżą po świecie, pokazują, jak się żyje, jak się je i zarabiają z tego pieniądze. Genialny montaż, genialne ujęcia, z drona, nie z drona. W ogóle profesjonalna telewizja. Dawniej tego nie było. Żeby wyjechać do Japonii, no, bez internetu, trzeba było gdzieś dzwonić, mieć znajomości. Czy pamiętam jeszcze mojego ojca, który prowadził wycieczki jako pilot do Azji, bez internetu. Wysiadasz na lotnisku, musisz wszystko załatwiać na miejscu, telefony, wcześniej przygotować się po prostu, czytając książki, przewodniki. Tyle. Teraz wszystko jest dostępne dla każdego. Pełna egalitaryzacja podróży, tanie linie lotnicze. Przecież tego kiedyś nie było. Podbija to ten taki właśnie nasz pęd ku nowości, ku konsumpcji. O tym mówię, analizując książkę Desire Irwina. Tak, prezentuje nam się tysiące możliwości, to wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki, więc się ciągle pobudzamy. Tutaj akurat mówię o podróżach, o poznawaniach nowych miejsc, poznaniu nowych miejsc, poznawaniu nowych miejsc. I tak się zastanawiam nad kwestią wypoczynku. Wszyscy lubimy podróżować, wszyscy lubimy próbować nowych rzeczy, jeśli chodzi o kulinaria, w nowych miejscówkach, tak? W nowych krajach, w innych krajach. Tylko takie pytanie, czy jesteśmy w stanie wtedy wypocząć? Czym w ogóle jest wypoczynek? Bieganie z przewodnikiem Pascala, z aparatem, że muszę być tam, muszę jeszcze tam, muszę sfotografować to. Cały czas nie patrzysz, tylko fotografujesz, tak jak japońscy turyści, którzy biegają z aparatem, a w domu dopiero patrzą, co tak naprawdę widzieli. Wstaje się rano i już jest jakieś takie poczucie obowiązku, że trzeba zwiedzać, trzeba zobaczyć to muzeum, trzeba pojechać tam, trzeba pojechać siam. Wszystko cały czas na takim najwyższych obrotach. Podbija cię kortyzol. Jesteś cały czas w takim no, trybie zadaniowym. Czy to jest wypoczynek? Ja natomiast podróżując po tej Irlandii z rodziną, po tej mojej kochanej Irlandii, doświadczam czegoś takiego, że najlepiej wypoczywam podróżując w te same miejsca, w których już byłem. Po pierwsze, znam gospodarza, znamy gospodarza.
zawsze jakaś może zniżka się nawet zdarzy z tego powodu. Znamy dom, wiemy jak funkcjonuje dom, bo my wynajmujemy generalnie z rodziną, z dziećmi, tak zwane te kotydże. Tak, tego w Irlandii jest mnóstwo. Więc mamy kilka swoich takich miejsc, między innymi teraz tutaj w Donegal, w Connemarze, w hrabstwie Kerry na półwyspie Dingle. Takie trzy główne nasze destynacje wakacyjne, do których wracamy cały czas, z roku na rok. Znamy po prostu miejsce, wiemy jak funkcjonuje pralka, lodówkę, gdzie się wrzuca monety, tak? Takie pierdoły można powiedzieć, ale ułatwia to życie, szczególnie jak podróżuje z dziećmi. Już ten tryb zadaniowy i tak już jest włączony, bo z dziećmi tak naprawdę do końca nie wypoczniesz, tak jakbyś chciał w 100%. Więc znamy miejsce, znamy daną wioskę, znamy daną miasteczko, wiemy gdzie pójść, żeby coś zjeść, gdzie nie pójść, gdzie będzie zamknięte, gdzie jest otwarte. Wiesz, do którego sklepu pójść, wiesz, gdzie jest najlepszy sklep rybny, wiesz, gdzie jest najlepszy rzeźnik. Znasz plażę, wiesz, na którą plażę, o której godzinie przyjść, kiedy jest przypływ, kiedy jest odpływ. Wiesz, na co już nie tracić czasu. Zwiedziłeś, załóżmy, jakieś już tam muzeum czy heritage center. Tam już byłem. Tam warto, tam nie warto. Tam już byłem, ale wracam co roku. Na przykład w Dingle mamy oceanarium, do którego z dziećmi chodzimy co roku. Już nie wiem, który raz, ale kilkanaście razy tam byłem. Więc są pewne już stałe punkty, które trzeba odwiedzić, co trzeba zrobić, co można, czego nie warto. I co? To pozwala tak osiąść, właśnie wyjść troszeczkę poza ten tryb zadaniowy. Ja bardzo lubię wstawać rano, dzieci śpią, żona śpi. Kawka, gazetka, książka, pójść, przebiec, przejść na plażę, wykąpać w oceanie. I ja już wiem, gdzie idę i po co idę. Lubię też takie dni, kiedy na przykład nie wychodzi się w ogóle z domu, nie ma tego takiego pędu, tego obowiązku, poczucia wewnętrznego, że dzisiaj znowu muszę zwiedzać z aparatem, z przewodnikiem, muszę, bo czas mi leci, bo tylko 2 tygodnie. Ja też tak podróżowałem. Byliśmy kiedyś z dziećmi we Francji, promem, samochodem, w Brytanii. Siłą rzeczy chciałem zobaczyć jak najwięcej. Tylko będąc ojcem, mając małe dzieci, będąc kierowcą, ile razy trafia się na coś, co jest zamknięte? Ile razy trafia się na coś, co nie było warte zobaczenia? Ile razy zgubimy trasę, prawda? Ile razy wyjedziemy za późno, za wcześnie? Ile razy okaże się, że ta plaża, która była reklamowana, jest na przykład zatłoczona, a obok jest pusta, która jest jeszcze piękniejsza? Więc traci się kupę czasu, kupę energii. Nawet człowiek nie jest w stanie wypocząć. Ja to nazywam bycie człowiekiem. Jak ja pojadę sobie do miejsca, które znam, usiądę sobie na drewnianej ławie z widokiem, na przykład takim, wezmę książkę, wezmę Biblię, wezmę On Desire, wezmę gazetę, wożę ze sobą też książki kulinarno-podróżnicze, takie właśnie, bo ten temat mnie interesuje, tak jak mówię, lubię oglądać vlogi podróżniczo-kulinarne, także lubię sobie usiąść nad zatoką, przejrzeć sobie książkę, na przykład kuchnia irlandzka, donegalska. Więc można pobyć wtedy człowiekiem. Ja wiem, że aha, tam pojadę, tam nie muszę, tam jest ładna plaża. Kolejna sprawa, robienie zdjęć. Wszyscy robią kupę zdjęć, wrzucają to w Instagramy, Facebooki, internety, tak dalej. Jak jedziesz do miejsca, w którym już byłeś, nie odczuwasz tego przymusu fotografowania, że wszystko trzeba sfotografować. Po raz pierwszy jak jesteś, tak, ja też tak mam, jak widzę te piękne wszystkie miejsca, takie właśnie jak tutaj, chcesz wszystko sfotografować, ja też. Ale jak przyjeżdżasz już drugi, trzeci rok, to wszystko masz generalnie obstrykane. I co? I ty już nie musisz robić zdjęć. Ty możesz, już masz jakieś ujęcie, jakoś fajnie słońce zachodzi, prawda? Masz jakiś pomysł na zdjęcie i to zdjęcie sobie robisz, ale już nie musisz latać z tym aparatem. Więc podsumowując może, niejednokrotnie rozmawiałem z ludźmi, ja mówię, a tam już byłem, tam już nie jadę i nowe miejsce. Świat jest tak wielki,
że oczywiście tego nie za naszego życia nie ogarniemy wszystkich miejsc, które chcielibyśmy zobaczyć. Ja też mam parę takich miejsc. Generalnie są to miejsca, z tego co zauważyłem, są wyspy, półwyspy, połączenie oceanu, gór, klifów. I to w różnych miejscach świata. Tak jak mówię, oglądając różne programy, filmy, vlogi, wybrałem sobie takich parę punktów. Może właśnie na przykład Hokkaido japońskie, prawda? Czy Nowa Zelandia, czy Azory, czy Wyspy Owcze, czy Hebrydy Szkockie. Więc zawsze tam jest jakiś taki, często jest ten wspólny mianownik właśnie. Nie wiem, taki człowiek, może człowiek skrajności. Tak, jakieś takie miejsca odludne. No ale ważna jest dla mnie przyroda, więc to może dlatego. W każdym razie, co chciałem powiedzieć, właśnie niejednokrotnie pada takie stwierdzenie, tam już byłem, tam już nie jadę. A ja właśnie zacząłem doceniać filozofię podróży jako powrotu, wiecznego powrotu, można powiedzieć, do tego samego miejsca, gdzie jestem w stanie odpocząć, gdzie nie muszę zwiedzać, gdzie właśnie robię to, co lubię, czyli jestem człowiekiem, czyli mogę pograć w piłkę z dzieckiem, coś sobie tam ugotować, usiąść w kapciach, wziąć kawę, rano sobie pobiegać, pójść z aparatem, nagrać filmik. Wiem, gdzie mam iść, wiem, gdzie sobie ustawić statyw. I wszystko tak po prostu się uspokaja. Oczywiście czytanie książek też, czy przeglądanie, tak jak mówię, no, książki kulinarne. No, się po prostu przegląda dla przyjemności. Ale zawsze biorę sobie parę poważniejszych lektur. I tam, gdzie jestem, robię generalnie to samo. I oczywiście chciałbym zobaczyć nowe miejsca. Każdy z nas lubi zwiedzać, ale tak jak mówię, już nie muszę, mam tych parę takich destynacji, prawdopodobnie nigdy ich nie zobaczę. I jeszcze może jedna uwaga, te czasy nasze, te pandemiczne, jakże ludzie cierpią, że nie mogą podróżować. Podróż, urlop zagraniczny jako warunek dobrostanu psychicznego dla każdego zawsze, co roku, przynajmniej 2 tygodnie, jako obowiązkowa opcja. Bez tego można żyć generalnie. Ja pamiętam jeszcze, byłem młody, mały, moich rodziców, wyjazd do NRD jeszcze pamiętam, samochodem, maluchem, składakiem do NRD z Warszawy. Tak, pamiętam jeszcze te warunki. Pamiętam jako mały chłopak jeszcze, nie wiem, 9 lat, 8, 9. Jeszcze mam zdjęcia z murem berlińskim. Pamiętam nasz wypad do Berlina Zachodniego. To ja jako mały chłopak, głowa mi chodziła tak od kolorów. Przywoziliśmy plastikowe kubeczki po Coca-Coli do domu. Więc takie to były podróże. A nasi rodzice gdzie podróżowali? Najczęściej do Jugosławii, Węgry i na działkę pod miastem, tak? Z zakładu pracy. I też było dobrze. Tak więc też widzę, że jest to pewne przyzwyczajenie ludzi, że podróże, piszą ludzie na Instagramach, już tęsknię za zagranicznymi podróżami, za samolotem, za podróżą jakąś daleką. No, już jakby się bez tego nie dało żyć, prawda? Więc tutaj jakby wracam do tego mojego, do tych moich analiz On Desire Irwina, że podbija nam się ciągle pragnienia, tak? Czy my musimy podróżować, czy musimy zagraniczne wojaże odbywać, żeby być szczęśliwymi, żeby odpocząć? Nie, prawda? Nie. Tyle chyba na dzisiaj. Korzystam z piękna Donegal, hrabstwa Donegal. Wracam do domu, dzieciaki pewnie już stały. Idę ojcować. Koniec gadania na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Będą kolejne materiały z Donegal. Cześć.